STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No jak wygrałem 1-0 i potem zdarza się takie sytuacje, gdzie nie możemy kontrolować i straciliśmy z karnego, ale potem nie możemy stracić tak szybko i tak samo jak na przykład z Legią, jak wchodziliśmy na drugiej połowy i stracimy dwie bramki w 5 minut, a tutaj jeszcze krócej, no to jak zmienimy właśnie ten wynik na 3-2, musimy pokazać, że jesteśmy, że musimy po prostu mieć doświadczenie z tego, że nie możemy tak stracić tak łatwo bramki. I to jest kwestia mentalna i organizacji, doskok do piłki dobrze i zobaczyć, oglądać w tym samym czasie piłkę i zawodnik. No nie mogą tylko dośrodkować i od razu stracić takie bramki. To tak było. Ciężko, żeby zmienić ten wynik na 3-2. No jesteśmy zły na to, że 4-3 to i u siebie 0 punkty. Dalej musimy grać teraz z Lechem i zdobyć właśnie te 3 punkty, bo nawet dobrze graliśmy i Lechia nie pokazała, że była lepsza od nas, ale pod względem wykorzystania sytuacji to byli lepsi i nie możemy stracić takiej bramki. Myślę, że to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Na pewno w bardzo głupi sposób straciliśmy te bramki. Musimy wyciągnąć wnioski i przygotowywać się po prostu do następnych meczów, zapomnieć o tym i walczyć dalej o te czwarte miejsce. Ciężko nie powiedzieć. Może koncentracji zabrakło. Nie mam pojęcia. Po prostu czegoś zabrakło. Przegraliśmy w głupi sposób, no i tak jak powiedziałem przed chwilą, trzeba wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. Już myślimy o następnym meczu, na pewno będziemy chcieli tutaj zdobyć 3 punkty. Teraz musimy się dobrze zregenerować i jak najpierw się przygotować do tego meczu z Lechem, żeby po prostu zdobyć tutaj pierwsze 3 punkty w grupie mistrzowskiej. Czyli w dwóch ostatnich meczach, w pierwszych dwóch meczach fazy finałowej strzelamy 6 bramek. Ze strzelaniem nie mamy problemu, czyli trzeba jasno sobie powiedzieć, że to w obronie przede wszystkim musimy popracować? No tak, myślę, że to była taka sytuacja w całym sezonie, gdzie czuliśmy, że możemy strzelić bramkę z każdym zespole i nasz większy cel to jest tutaj, żeby nie tracić właśnie żadnej bramki i trzymać mecz na zero. I to było rzadko w tym sezonie, że wygraliśmy na zero, zdarzyło się, ale jak mówię, to za łatwo stracić takie bramki i musimy dużo na to polepszyć, ale mam nadzieję, że w następnym meczu nie popełnimy te same błędy. Na pewno się cieszę, że mogę tutaj na tym stadionie strzelić bramkę. Szkoda tylko, że podczas budowy, ale i tak się bardzo cieszę z tej bramki, bo tak wszyscy chyba wiedzą, ja wyjeżdżam. Od następnego sezonu nie będę w Pogoni, więc ta bramka cieszy tym bardziej, że po prostu mogłem tutaj strzelić i strzelić tę pierwszą bramkę właśnie tutaj w Pogoni.